Dzisiejsze nabożeństwo będzie nawiązywało do tego, co się wydarzyło w Wieczerniku. Będziemy próbowali też oczywiście sięgnąć głębiej. Chcemy stanąć u stóp Krzyża na Golgocie, żeby zobaczyć, co tak naprawdę dla nas zrobił Pan Jezus. I kiedy tak patrzymy na Ewangelie, które mówią o całym życiu Pana Jezusa, to gdybyśmy chcieli mówić o Golgocie albo o wieczorniku, to byśmy szukali gdzieś pod koniec Ewangelii. Natomiast ja otwieram na rozpoczęcie dzisiejszego rozważania, otwieram pierwszy rozdział Ewangelii Jana, a więc sam początek tego, co działo się w życiu Pana Jezusa, kiedy rozpoczął swoją działalność. Czytamy o czasach, kiedy jeszcze żył, kiedy jeszcze głosił Słowo Boże Jan Chrzciciel, i czytamy, że w pewnym momencie tych dwóch, Jan i Jezus, spotkali się. Czytam z pierwszego rozdziału, werset 29, a później werset 36. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: Oto baranek boży, który gładzi grzech świata. Werset 35 i 36 mówią: Nazajutrz zaś znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa. Przechodzącego rzekł: Oto baranek Boży. Początek działalności: Jan spogląda na Jezusa, który przychodzi na Jordan, i czytamy, że przynajmniej dwukrotnie było tak, że kiedy go zobaczył, to być może pokazywał ręką, ale być może tylko mówił, wskazując na Jezusa: Oto baranek Boży. W ogóle wiecie, kiedy słyszymy tego typu stwierdzenie, ono nabiera jakiejś takiej niezwykłej mocy, niezwykłego przesłania i nad tym będziemy dzisiaj się zastanawiali. Ale uwagę, zwróćmy uwagę na chociażby to, to proste słowo, ten taki gest wskazujący na kogoś szczególnego. Oto. Ludzie przychodzą do Jana, a on mówi, oto jest baranek Boży. Tego typu stwierdzenie było wykorzystywane po to, żeby właśnie kierować uwagę ludzi na coś innego, na w tym przypadku taką uroczystą prawdę. Ja wybrałem tutaj z Ewangelii różne wypowiedzi, które podobnie brzmią i posłuchajcie. To już jest po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus spotyka się ze swoimi uczniami, jest powiedziane: Spójrzcie na ręce moje i nogi moje. Że to ja jestem. Ludzie, którzy byli w konsternacji, nie wiedzieli, co się stało, a tak naprawdę mieli świadomość, że świat im się zawalił, że nadzieje wszystkie gdzieś runęły. Mówi: Spójrzcie na moje ręce, spójrzcie na moje nogi i zobaczcie, że to ja jestem. W zupełnie innych okolicznościach czytamy: A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do Niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. A więc pan Jezus nie kierował zawsze uwagi tylko na siebie. Spojrzał na, ta, na Natanaela i powiedział: Oto jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. No niesamowite stwierdzenie, prawda? Z ust pana Jezusa taka opinia. Człowiek, w którym nie ma fałszu. No każdy by sobie życzył otrzymać taką, taką opinię z ust Jezusa. To stwierdzenie, oto, kieruje naszą uwagę też na wielkie wydarzenia. E, czytamy na przykład w XXI rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza, tak, werset 5. Powiedzcie, córce syjońskiej, oto król Twój przychodzi do ciebie, łagodny, i jedzie na ośle, źlebięciu oślicy podjarzemnej. Jezus Chrystus wjeżdża do Jerozolimy. Rozpoczyna się ostatni tydzień jego życia na tej ziemi, przed ukrzyżowaniem. I czytamy: Oto król twój przychodzi do ciebie. Na końcu Biblii czytamy: Jest to Objawienie Świętego Jana 21 rozdział i werset 7. Oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi kiedy tak czytamy te historie, no te słowa brzmią znajomo, ale wyobraźcie sobie, na przykład, dzieje się coś w Jerozolimie. Jezus wjeżdża na osiołku do tego miasta. Ludzie mają różne myśli, ludzie chcą uczynić go królem. Jezus powołuje się na proroctwo: Oto król Twój przychodzi. Kiedy czytamy apokalipsę, jest powiedziane o wielu naprawdę czasami strasznych wydarzeniach, które mają zjawić się na tej ziemi. Jezus kończy i mówi: Oto przyjdę wkrótce. Jakby ukierunkowuje nasze myślenie na tym, co istotne, co najważniejsze, na tym, co jest prawdziwe. Ale ja zacząłem od słów Jana. Jana Chrzciciela, który powiedział: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan? Skierował te słowa do tłumów, naprawdę wielkich tłumów ludzi, którzy do Niego przychodzili. To też było potrzebne. Ludzie przychodzili, żeby zobaczyć Jana, żeby słuchać Jana, żeby przyjmować od Niego chrzest i to wszystko było bardzo dobre. Ale kiedy zobaczył Jezusa Chrystusa, wiedział, że to nie On jest teraz najważniejszy, nie to, co On mówi, jest najważniejsze, tylko że Jego powinnością jest odwrócić uwagę ludzi od siebie, od tego, co robił, żeby skierować uwagę na Jezusa Chrystusa, mówi: Oto jest baranek Boży. Ludzie słyszeli te słowa. Ludzie wielokrotnie widzieli baranki składane w ofierze. Dokładnie wiedzieli, jak to wygląda. Ludzie dokładnie wiedzieli, jaki ten baranek ma być. Wiedzieli, że ma być, tak mówiąc, Doskonała, więc bez skazy, bez jakichś chorób, bez uszczerbków, w wyglądzie. To wszystko było ludziom jasne, ale większość ludzi nie zdawała sobie sprawy z tego, że wszystkie te ofiary ze zwierząt były jedynie zapowiedzią czegoś lepszego, czegoś prawdziwego. Były zapowiedzią ofiary Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego baranka. I kiedy Jan zobaczył Jezusa Chrystusa, który przyszedł na Jordan, Chyba zauważył, że nie ma lepszej szansy, nie ma lepszej okazji, żeby o tym Zbawicielu, który przyszedł, przyszedł po Nim, żeby powiedzieć o nim ludziom. To jest baranek Boży. To był ważny moment, bo zbliżał się czas, kiedy symbol, czyli w tym przypadku baranek, miał, miał znaleźć swoje wypełnienie w rzeczywistości, którą był Chrystus. Zbliżał się taki czas. Kiedy prawdziwy, najważniejszy cel tej ziemskiej świątyni i tych wszystkich rytuałów, które były w świątyni, miał wypełnić się z chwilą złożenia ofiary przez Jezusa Chrystusa. Czas płynął, to wszystko szło w tym kierunku i wiemy, że tak się stało. Kiedy Jezus został złożony w ofierze, to nawet ta zasłona, która oddzielała miejsce święte od najświętszego w świątyni, rozdarła się od góry aż do dołu. Ludzie mieli wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Jan mówił to jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ale wielu ludzi naprawdę było dalekich od zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. Co zrobiono z zasłoną w świątyni? No, wyobrażam sobie, że ją po prostu bardzo sprawnie, bardzo elegancko zszyto. Naprawiono pewien defekt. Wszystko miało być tak, jak do tej pory. Ale Jan mówi nic nie będzie tak jak do tej pory bo to jest baranek boży który gładzi grzech świata patrzymy na Jezusa jako na baranka tego który miał cechy baranka kiedy byśmy tak chcieli zebrać no w krótkich słowach jakie cechy ma baranek no, baranek na pewno jest taką istotą która nam się kojarzy z niewinnością Proroctwo tak zapowiadało. 53 rozdział księgi Izajasza, werset 9 mówi: I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu w jego ustach. Niewinny baranek, doskonały baranek. Później apostoł Piotr mówi: w swoim pierwszym liście: On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I to była prawda. Jezus mówił o sobie: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To właśnie się w tym wypełniało. Ale kiedy myślimy o baranku, to jedną z jego cech jest też to, że baranek jest takim zwierzęciem dosyć cichym. I Jezus mówi: Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. To jest Ewangelia według Świętego Mateusza, 11 rozdział. W końcu, kiedy mówimy o tym baranku. To Biblia też mówi o tym, że jest to taki baranek, który cierpi, cierpi w milczeniu. I znowu odwołuje się do Księgi Izajasza, 53 rozdziału, gdzie jest napisane, znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył ust swoich. To były proroctwa. Izajasz pisał mniej więcej 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Ale kiedy po tych wielu wiekach czytał tę księgę, no na przykład ten dworzanin królowej Etiopii opisany w ósmym rozdziale dziejów apostolskich i zatrzymał się na tym cierpiącym baranku, to zadał Filipowi proste pytanie, o kim to prorok mówi? O sobie samym? O kimś innym? Ale Filip dobrze wiedział i wykorzystał okazję. Mówi, Biblia... I zaczął od tego urywka Biblii mówić mu o Jezusie Chrystusie. No nie było lepszej okazji. To jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Bóg próbuje, nam również dzisiaj, próbuje skierować nasze myśli w tę właściwą stronę. Byśmy spojrzeli na Jezusa Chrystusa, byśmy weszli z Nim do wieczornika, byśmy sięgnęli po chleb i po wino. Jezus chce, żebyśmy skierowali naszą uwagę na Golgotę, gdzie zobaczymy cierpiącego baranka, niewinnego, czystego, cichego w tym wszystkim. Baranka, który gładzi Twój grzech. Bo skoro gładzi grzech całego świata, to gładzi mój grzech. Zobaczcie, kiedy mówimy o tych barankach. Ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że to oni składają ofiary z baranków Panu Bogu. Bo tak było przecież od początku. Ale z tym barankiem, o którym dzisiaj mówimy, jest zupełnie inaczej. O Jezusie Chrystusie możemy mówić, że jest to ten baranek, który jest darem Boga. Pan Jezus powiedział, że tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jest to taki największy dar Boga dla naszego zbawienia. I dlatego dzisiaj, w obliczu wieczerzy Pańskiej, wspomnienia tego, co się wydarzyło na Golgocie, chciałbym, żebyśmy pomyśleli właśnie o znaczeniu męki, żebyśmy pomyśleli o znaczeniu ofiary Jezusa Chrystusa w swoim życiu bo i proroctwa i wypełnienie tego wszystkiego mówią nam że ta ofiara poniesiona na Golgocie zdejmuje z nas ciężar naszych grzechów tak jak to było powiedziane lecz on nasze choroby nosił nasze cierpienia wziął na siebie a my mniemaliśmy że jest zraniony przez Boga i zbity i umęczony Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Jedna ofiara, a tyle błogosławieństw. Otwiera przed nami nowe życie. Takie nowe życie w wolności od lęku, od kary? Może przytoczę jeszcze słowa z Nowego Testamentu, kiedy apostoł Jan w pierwszym liście mówi: Dzieci moje, to Wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto grzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Baranek Boży, którego ludziom chciał pokazać Jan, chrzciciel. To jest ten baranek, którego my czasami chcemy pokazać ludziom. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj sami go zobaczyli. Popatrzmy na tego cichego, baranka Bożego, który przyszedł na ziemię, tego, który chciał spożywać z uczniami wieczerze. Jest powiedziane, że przed świętem Paschy, Jezus wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, Syna Szymona i Skalioty, zamezł wydania go, wiedząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i, od, i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Jezus. Pan, dosłownie Pan, stworzyciel nieba i ziemi, to jest Ten, który potrafi umywać nogi swoim uczniom. Chciałbym, żebyśmy też uczynili to w sposób należytym. Byśmy rozumieli, o co chodzi. Byśmy spróbowali wczuć się w to, co robił Jezus. I w takim duchu też nawzajem sobie umyli nogi. Po to, żeby w tym nastroju pokory i oddania Bogu sięgnąć po chleb, i powinno. Niech Bóg nas tym w szczególny sposób pobłogosławi. Amen.